Namaste, kochani. Bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Z góry przepraszam Was za mój głos, ale to tak mniej więcej wygląda, gdy robi się rytuały w pełnym deszczu. Tak jak wczorajszy rytuał dla Matki Ziemi, który był 47. naszym rytuałem, tak zwanej różowej pełni księżyca i który ja spędziłam w kroplach deszczu. I jak widać, już dzisiaj są tego skutki. Ale żarty na bok, kochani, mam nadzieję, że będziecie mnie mimo tego dobrze słyszeć. Staram się mówić tutaj bliziutko mikrofonu i wy dajcie mi znać, czy jest troszeczkę lepiej z głosem, ponieważ wiele osób pisało do mnie po ostatnim filmie na temat apokalipsy, że bardzo słabiutko mnie słychać. Ja byłam pewna, że słychać mnie bardzo dobrze, ale jednak kilka osób słyszy mnie słabiutko. I chciałam zapytać, czy ty słyszysz mnie w tej chwili dobrze i czy na tych poprzednich filmach był ten głos lepszy, czy troszeczkę słabszy. To takie moje pierwsze zadanie. Przepraszam, będzie mi troszkę brakowało tchu, ale jakoś sobie poradzimy. Wczorajszy 47. rytuał dla Matki Ziemi był po prostu niezwykły. Tak można to nazwać. To było coś wyjątkowego. Bardzo wiele osób wzięło udział. Co miesiąc jest tych osób więcej. To już jest kilka tysięcy i ja już w tej chwili nie jestem w stanie tego zliczać. Ostatni raz to było gdzieś 4 miesiące temu. Zliczałam, to było już ponad 6 tysięcy, ponad 7 tysięcy osób. W tej chwili przy każdym rytuale jest Was jeszcze więcej i ja już po prostu nie jestem w stanie zliczyć wszystkich uczestników. Za co Was chciałam przeprosić, ponieważ w ostatnich praktycznie godzinach zgłosiło się bardzo wiele nowych osób, a ja już nie miałam czasu, aby wysłać Wam wskazówki, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. 48. rytuał dokładnie za miesiąc w kolejną pełnię księżyca i wówczas do tego czasu wprowadzę sobie Wasze adresy e-mail i dostaniecie wskazówki przez e-mail, tak jak zawsze. Moi drodzy, wczorajszy rytuał był bardzo wyjątkowy. U mnie zaczęło się to już dzień wcześniej. Obudziłam się nad ranem, nie wiem, która była godzina. I patrzę przez okno z mojej sypialni, a to taki niesamowity księżyc, taki złoty, taki piękny, topi się w oceanie i cały ten ocean taki złoty, a wszystko naokoło jeszcze ciemne. To było pierwszy raz. Potem wczoraj rano dokładnie to samo. Budziłam się dokładnie o tej samej godzinie, patrzę, dokładnie to samo. Znowu ten złoty księżyc, taki niezwykły, znowu topi się w oceanie. Ja to tak nazywam, ponieważ on po prostu zachodzi i ja widzę to na linii oceanu. Cały ocean jest złoty i potem już go nie widać. I wczorajsza pełnia była troszeczkę wcześniej, ale myśmy się spotykali tak jak zwykle o godzinie 22 czasu polskiego. U mnie jeszcze było jasno, to znaczy już robiło się tak szaro i zanim rozpoczęłam rytuał, to już mniej więcej tak pół godziny wcześniej spacerowałam po magicznej oazie, po całym centrum magicznej oazy, bo już robiło się ciemno i nie chciałam zakłócać spokoju tych wszystkich stworzonek, które tutaj żyją. I chodziłam i dzwoniłam z dzwoneczkiem, który jest wykonany w całości ze srebra. I to był taki niesamowicie piękny dźwięk. I ten dźwięk chyba bardzo się spodobał wszystkim istotkom dookoła, ponieważ wszystkie mi wtórowały. Ptaki ćwierkały, szalały po prostu w zaroślach, ale tak pozytywnie, nie żeby się bały, tylko po prostu coraz bliżej były mnie. I takie miałam wrażenie, że za chwileczkę usiądą mi na ręce, bo ich tak ten chyba dzwoneczek fascynował. A może ja? Moi drodzy, żaby, wszystkie inne stworzenia, mamy bardzo dużo innych stworzeń tutaj i był taki odgłos, jak w takiej tropikalnej dżungli. I wiecie, to wprawiło mnie w niesamowity taki nastrój. Ja w ostatnim czasie miałam bardzo trudne przeżycia. Wiecie, że straciłam praktycznie wszystkie moje ukochane istoty, które bardzo kochałam, które były dla mnie bardzo, bardzo ważne. Inaczej taki moment, gdzie musieliśmy się pożegnać i tak pożegnać się troszeczkę w sposób nienaturalny i potrzebowałam takiego momentu dla siebie, żeby to wszystko zrozumieć i
byłoby naprawdę bardzo trudno, bo dokładnie w tym samym czasie wy potrzebowaliście tak dużo pomocy, tak dużo było listów, jeszcze więcej niż zwykle i tak dużo różnych innych pytań i przepowiedni i rytuałów i tak dalej. I ja się starałam to wszystko tak jakoś zorganizować, żeby się wyłączyć z tego mojego prywatnego życia i móc wykonać te prace dla was. Ale jednak wczoraj wieczorem, gdy zaczęłam rytuał dla Matki Ziemi i te odgłosy były takie niesamowite, znów pojawiły się te takie wspomnienia, takie niesamowite wspomnienia, jakbyśmy tutaj zaczynali. I jeszcze wówczas niektóre z tych istotek były ze mną. I jak zaczynaliśmy tutaj na pustyni i jak nie można było nawet kroku wykonać, bo wszędzie był taki pył, takiej suchej ziemi, takiego wszędzie to wżerało się do nosa, do oczu, praktycznie wszędzie. A teraz ten cały nakład energetyczny, ten cały nakład siły, pracy, motywacji, takiego codziennego działania przeniósł taką niesamowitą przemianę. I w tej chwili, gdy idziemy przez ten najstarszą część magicznej oazy, to jest naprawdę tropikalny burz. Tropikalny burz. To jest takie cudowne. Tyle istot, tyle roślin, tyle istoty, roślin to też istoty. Tyle wszystkiego dookoła. Tak staram się wam to, tak jak wczoraj, zanim się rozpoczął rytuał, czułam już was, uczestników, jak łączyliście się ze mną telepatycznie i starałam się wam przekazać tak z całego serca, żebyście wy to również poczuli. To wszystko, co udało nam się tutaj razem stworzyć. Jestem pewna, że cię to poczuli. Jeszcze nie czytałam waszych sprawozdań, ponieważ jak widzicie, troszkę mnie dzisiaj męczy to przeziębienie. No ale to tak jest, bo jednak cały rytuał wczoraj spędziłam w deszczu. Padał deszcz delikatny, ale jednak wszystko było mokre. A jest jeszcze taki okres wiosenny i troszeczkę było również chłodno. No i jak widzicie, tak to wygląda, ale wiecie, że ja dbam o wszystko, żeby wszystko było w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. I tak postaram się zaraz w kolejnych teraz dniach przeczytać wszystkie wasze sprawozdania, zobaczyć, jak wyście odczuli ten rytuał. Ponieważ był on po prostu niesamowity, niezwykle piękny, po prostu niezwykle piękny. Ponieważ wiecie, że zajmowaliśmy się cyklami, ja wam pisałam na moim blogu i jeżeli wiele osób jeszcze o tym nie wie, ale na moim blogu jest takie okienko, że można wpisać swój adres e-mail i subskrybować i wtedy co ja nowego napiszę, to od razu dostajesz na twój adres e-mail i nic nie przepadnie ci, nie przegapisz i tak dalej i możesz sobie to przeczytać, kiedy masz czas. To nie jest tak, że ja wszystko wstawiam na platformy społecznościowe, ponieważ większość rzeczy jest tylko na blogu, a tylko to, co gdzieś mi tam wpadnie do głowy, ojej, zapomniałam to wstawić na Facebook czy na Google i tak dalej, to wstawiam to jeszcze potem w ciągu tygodnia, ale najlepiej sobie subskrybować i wtedy macie wszystko, wszystko po prostu na bieżąco. Oczywiście ten główny blog, bo tych blogów są tysiące, Bukardi Maria, razem napisane, .com. I Bukardi oczywiście przez C, bo wiele osób nadal pisze źle moje nazwisko. Moje nazwisko to jest Bukardi. B jak Barbara, U jak Ula, C jak Celina, A jak Ania, R jak Ryszard, D jak Dorotka, I jak Iwonka. Bardzo prosto. Nie podwójne literki, żadnych polskich literek, tylko tak zwykle. Teraz na chwileczkę przerwę, kochani, bo widzę, że kotek przeszedł i chyba jest głodny. I zaraz wracam do kolejnego nagrania. Już jestem, kochani, po przerwie. Kotek musiał wszystko opowiedzieć, gdzie był, co przeżył i tak dalej. Jest cały mokry, tak jakby wpadł gdzieś, nie wiem, do wiaderka z wodą, ponieważ u nas dalej pada deszcz i to jest niesamowite. Wiecie, jak ja się z tego cieszę, ponieważ normalnie jest już pora sucha i wszystkie roślinki, wszystkie nasionka, co żeśmy wysiali, martwiłam się cały czas, jak będziemy to musieli znowu podlewać, a tutaj proszę, działają czary. Stare czary, których nauczyła mnie jeszcze moja babcia, jak wywołać deszcz. Widzicie, to tak było. Pytaliście mnie o te rzeczy związane z moją duchowością. Wiecie, że ja dopiero kilka lat temu się dowiedziałam, że mój pradziadek był bardzo, bardzo znanym różdżkarzem i moja rodzina trzymała to oczywiście nie tyle w tajemnicy, ale starała się to przemilczeć. I widzicie, ja byłam pewna, że te moje wszystkie zdolności to mi spadły tak jak z nieba, a jednak tutaj troszeczkę genetyki również jest.
Widzicie, kochani, ale wróćmy do naszego rytuału dla Matki Ziemi. Więc zajmowaliśmy się cyklami, cykle ogólnie, czyli pory roku, wszystkie cykle księżycowe, pełnia, donowiu i wszystkie również cykle w naszych ciałach, w ciele kobiety, wdech, wydech, przypływ, odpływ. I z tym jest również związany wiele cyklów, które są w naszym życiu. Bardzo często martwimy się, o, mamy teraz taki cykl, że jesteśmy zmęczeni, nic nam się nie chce, ale znowu za jakiś czas następuje taki okres, gdzie mamy pełno energii i działamy. Oczywiście, jeżeli to nic niechcenie się przeciąga się przez dłuższy czas, no to jest to znak, żeby coś robić. Ale jeżeli jest to tylko 2-3 dni, to jest to normalny taki cykl. Tak jak również w finansach. Finanse zawsze są na zasadzie takiej fali, że przypływ, odpływ, przypływ, odpływ. Oczywiście, jeżeli za długo jest taka dziura, no to jest tutaj może wskazówka na jakieś blokady i trzeba coś zrobić. Ale jeżeli to tak płynnie przechodzi, że w tym miesiącu troszeczkę mniej, tutaj troszeczkę więcej, znowu troszeczkę mniej i nie są to jakieś wielkie różnice, to jest to normalny cykl, naturalny. I wierzcie mi, że to, co wydarzyło się wczoraj na rytuale dla Matki Ziemi, na początku nie wiedziałam, że jest to związane z cyklem. Bo jak wy wiecie, to odbywa się wszystko tak szybko. Sami wiecie, sami przeżywacie te rzeczy, uczestniczycie w tych energiach. I jednym z takich elementów było, że moim zadaniem było przekazanie tej całej energii, którą wysyłaliście do mnie, do specyficznego miejsca tutaj na Atlantydzie. I to jest takie bardzo, bardzo wyjątkowe miejsce. Jest olbrzymia góra i pod tą górą znajduje się kryształ. I ja tą energię przekazałam i nagle coś się aktywowało w tym kryształe i widziałam, że ten kryształ to jest jak gdyby wnętrze olbrzymiego drzewa. Na pewno znacie ten temat, te mityczne drzewa Edenu, takie olbrzymie drzewa, których już w tej chwili nie ma na Ziemi, które jeszcze widzieliście w filmie Avatar. Pamiętacie ten film? Tam były właśnie takie wielkie drzewa. I dla mnie ten film jest bardzo, bardzo wyjątkowy, ponieważ on pokazuje, co było kiedyś tutaj na Ziemi. I jak do tego doszło, że ta Ziemia została zniszczona. Czy jest w tym stanie, w którym znajduje się w tej chwili. I gdy ta energia tego kryształu się aktywowała, aktywowała się jak gdyby pamięć. Wy wiecie, że kryształy mają pamięć. One, starożytne kultury wykorzystywały kryształy, aby zapisać pewną wiedzę. I to jest normalne, kryształy są zbudowane z sylicjum, to jest po polsku krzemionka, jak dobrze tłumaczę. I te właściwości są naturalne i są zbadane nawet naukowo, jeżeli ktoś potrzebuje takiego wytłumaczenia. I te starożytne kultury, znacie to, pamiętacie, ja kiedyś robiłam taki konkurs dla Was. Mój ukochany zawsze mówi, że konkurs to jest w ogóle zła nazwa, że nie powinnam takiej nazwy używać. Może wy mi podpowiecie, jak inaczej nazwać to, co tak często organizuję dla Was, aby coś do mnie napisać, aby podzielić się Waszym zdaniem i potem wśród wszystkich uczestników losuję na przykład talizmany szczęścia, talizmany anielskie, coś, co ja chcę ofiarować Wam ode mnie, ale nie jestem w stanie ofiarować wszystkim osobom, które biorą udział, tylko zdaje się wówczas na tą siłę wyższą. Może macie jakąś inną nazwę, lepszą niż konkurs. I tam w jednym z tych konkursów było, do wygrania był kryształ lemuriański. Pamiętacie, ja pokazywałam ten kryształ i byłam wtedy w zielonej sukni, tak jak wczoraj w czasie rytuału dla Matki Ziemi. I pokazywałam Wam ten kryształ i mówiłam właśnie o tym, o tej mitycznej krainie Lemuria i jak ta wiedza została zapisana w formie tych kryształów i można uzyskać dostęp do tej wiedzy. I dokładnie wczoraj stało się coś takiego na rytuale dla Matki Ziemi, że poprzez naszą energię aktywował nie tylko naszą energię, ponieważ w czasie rytuału schodzi również energia, nazwijmy ją tak, kosmiczna, energia z wszechświata. I cała ta energia spływa
spłynęła do tego kryształu i aktywowała jak gdyby tą pamięć, to co było w tym zapisane. I nagle widziałam takie olbrzymie drzewo, jak te wielkie, wielkie drzewa Edenu. I zdałam sobie sprawę z tego, że te wszystkie drzewa, które rosną poniżej tego wzgórza, wy je znacie, ja wam na moim blogu umieściłam dwa filmy. To są stare filmy, które nagrałam dla was. To był chyba 19 i 20 rytuał dla Matki Ziemi, czyli już dosyć dawno temu. I ja nagrałam dla was te filmy dokładnie wśród tych drzew przy wejściu na wzgórze. I tam widać, jak te drzewa wyglądają. I to są jak gdyby miniaturki, jak gdyby dzieci tego olbrzymiego, wielkiego drzewa. Ale nie chcę tutaj tego tematu rozwijać, ponieważ dostałam taki impuls, aby przygotować cały film, albo słuchowisko, albo film. Jeszcze nie wiem, czy będę miała ochotę stanąć przed kamerą i mówić do was przed kamerą, czy jednak w formie takiego słuchowiska. Napiszcie mi w komentarzach, czy wolicie filmiki, czy słuchowiska. I chciałabym ten temat omówić tak dogłębniej. I dlatego zadałam wam pytania i chciałabym, abyście teraz ten czas świąt wielkanocnych. Wiele osób ma te dni jak gdyby wolne od pracy. Wiele osób z was świętuje te święta i życzę wam tutaj naprawdę wszystkiego najpiękniejszego, takich wiosennych, pozytywnych energii. Wiecie, że ja już mam te święta za sobą, ponieważ ja świętuję Ostarę, to święto rdzenne, które zostało przejęte potem przez Kościół katolicki. Ale również te święta są dla mnie o tyle ważne, że wy je świętujecie. Wiele osób z was je świętuje i jestem z wami energetycznie i cieszę się również z wami, że macie dni wolne, że możecie, wiele osób ma dni wolne, niektóre osoby pracują. Ale postarajcie się, kochani, wykorzystać ten czas przede wszystkim dla was. Przede wszystkim na kontakt z naturą. Już jest cieple, już jest pięknie i nawet jak pada deszcz, to widzicie, można potem dostać takiego lekkiego przeziębienia, ale co nas nie zabije, to nas wzmocni, jak na moim przykładzie. I moi drodzy, postarajcie się nawiązać kontakt z drzewami. Co odczujecie, jak się przytulacie do drzew? Jakie drzewa są waszymi ulubionymi drzewami? Czy są to brzosy, czy modrzewie, czy sosny? Ja wam obiecałam, że będę kontynuować temat dewy roślin i tam są również kolejne dewy. Ja już omówiłam kilka z nich. Omówiłam dąb pospolity, omówiłam modrzew. Są jeszcze inne dewy, które są związane właśnie z drzewami. I chciałabym, abyście przeznaczyli ten czas, by połączyć się z tą siłą. I aby odczuć w waszym sercu, co ta energia w was budzi, jakie ona daje wam emocje, jakie ona wam daje odczucia, jakie daje wam energię. I abyście zastanowili się, czy macie do mnie pytania, które mogę poruszyć w tym filmie, który już zapowiedziałam, czyli będzie taki film na temat właśnie gigantycznych drzew Edenu. Dlaczego zaciemniamy Ziemię, czyli dlaczego mówi się o ociepleniu klimatu i zwróćcie uwagę, że jest to temat bardzo demoniczny. Bardzo wiele zmian się wprowadza, że niby jest ocieplenie klimatu i że niby chcemy to zatrzymać. I czy te zmiany są pozytywne, czy negatywne? Z jednej strony tutaj wprowadza się takie zmiany, z drugiej strony stosuje się broń chemiczną, na przykład w różnych obszarach, gdzie są konflikty w tej chwili na ziemi, czy stosuje się środki chemiczne do uprawy i tak dalej. I to zwróćcie uwagę, to wszystko ma bardzo specyficzną energię. I ja zawarłam to właśnie w tym pytaniu, czy chcecie poznać odpowiedź na to, dlaczego spryskuje się ziemię na przykład chemtrail, czyli te smugi na niebie, dlaczego tak demonizuje się ocieplenie klimatu, czy macie pytania do tematu właśnie tych gigantycznych drzew? Czy zastanawialiście się nad tym, dlaczego wycina się tak wiele drzew już w takim stadium, gdzie są jeszcze właściwie dziećmi? One jeszcze nie są te drzewa dorosłe. Czy znacie to z tematu książki o Anastazji? Jaki jest polski tytuł? Dzwoniące cedry Rosji? Albo coś takiego. Znacie ten temat, że gdy cedry były dojrzałe, gdy były już
dojrzałe. Tak, gdy były dorosłe, to wydawały specyficzny dźwięk. Popatrz, no Piciuś będzie nam przeszkadzał. Poczekajcie chwileczkę. Widzicie, kotek ma tyle do opowiedzenia, no nie można go zostawić samemu. Mam nadzieję, że teraz już jak jest tutaj ze mną, to się uspokoi. Kochani, czyli jeszcze raz. Dzwoniące cedry Rosji, gdy te drzewa były dorosłe, to wydawały specyficzny dźwięk. I mieszkańcy tamtejszych obszarów uznawali to za taki moment, w którym mogli to drzewo ściąć, ale w bardzo, bardzo taki wyjątkowy sposób. I chciałabym zapytać Was, czy zastanawialiście się nad tym kiedyś, dlaczego mówi się o mitycznych, gigantycznych drzewach Edenu? I co to oznacza? Czy było wówczas cieplej na ziemi, jeżeli były takie gigantyczne drzewa? Zastanawialiście się nad tym, jak się to ma do kamieni szlachetnych? Czy zastanawialiście się nad tym, jak powstał węgiel, którym pali się w tej chwili w piecach? Czy zastanawialiście się nad tym, że jest bardzo wiele odmian kamieni szlachetnych, które mają bardzo specyficzną energię i bardzo podobną do energii drzew? Chciałabym poznać tutaj Wasze pytania do tego tematu, czyli wszystko, co Was interesuje na temat właśnie gigantycznych drzew, na temat tego, co budzi Wasze wątpliwości na temat ocieplenia klimatu, na temat kamieni szlachetnych. Dlaczego mają taką moc? Dlaczego potrafią zmieniać nasze życie? Dlaczego drzewa potrafią nas tak uzdrawiać? Dlaczego każdy z nas, gdy mieszka w mieście, to ma taką wewnętrzną tęsknotę za drzewami? Dlaczego tak dobrze czujemy się w lesie? Chyba nie ma osoby, która by się czuła w lesie źle. Każda osoba czuje się w lesie dobrze. Dlaczego tak kochamy drzewa? Dlaczego tak nas denerwuje, gdy w tej chwili na przykład w Polsce była taka masowa masakra drzew? Nie wiem, czy ona się już skończyła, czy nie. To możecie mi również powiedzieć w komentarzach. I zastanawialiście się, dlaczego ten film, na przykład Avatar, wywarł na nas wszystkich takie niesamowite wrażenie. I właśnie ta historia drzew. Czy macie jakiekolwiek jeszcze pytania, które Wam się nasuwają związane z tym tematem? Jeżeli tak, piszcie do mnie, czy tutaj w komentarzach pod tym filmem, czy na moim blogu, tam jest specjalny formularz kontaktowy. Można pseudonimem zadać pytanie. Ja postaram się tym razem te pytania czytać i na te pytania odpowiadać. Ponieważ bardzo często jest tak, że gdy nie czytam pytań, to Wam tego brakuje. Gdy czytam pytania, to czasami niektóre osoby marudzą, że za długo to trwa. Dlatego będę robiła taki miks. Czasami będę czytać, czasami będę pomijać, tak jak w tym filmie o apokalipsie, gdzie pominęłam wszystkie pytania i zebrałam to w jedno. Natomiast w tym temacie drzew, gigantycznych drzew, zaciemniania ziemi i tak dalej, chciałabym Wasze pytania przeczytać. Dlatego podpiszcie je pseudonimem, jak tylko chcecie. Ja tylko podam to imię czy pseudonim, którym podpiszecie pytanie, także możecie czuć pełną dyskrecję. W formularzu kontaktowym na mojej stronie jest miejsce, żeby podać adres e-mail. To jest tylko miejsce dla mnie, tylko ja widzę Wasz adres e-mail, bo gdy czasami będę miała jakieś pytanie, coś będzie dla mnie niejasne, to wtedy po prostu napiszę na ten adres. Natomiast tylko ja go widzę. Jeszcze raz to podkreślam. I teraz, co jest jeszcze ważne, kochani, to przed nami mamy, właściwie teraz mamy tak, dzisiaj mamy 12, to jeszcze mamy teraz do końca tygodnia i potem cały tydzień i troszeczkę i spotykamy się na szmaragdowym Nowiu Księżyca. I tutaj chciałabym Wam powiedzieć, że zostały już tylko ostatnie wolne miejsca. Ta lista się zapełnia tak szybko, że nie wiem, czy ja mam robić taki rytuał dwa razy, aby jak gdyby odpowiedzieć na Wasze zapotrzebowanie, no ale niestety no, Nów Księżyca jest tylko raz w miesiącu. Dlatego jeszcze tylko kilka wolnych miejsc zostało, mimo tego, że jest w sumie jeszcze dużo czasu do 26 kwietnia.
I ten szmaragdowy nów księżyca jest bardzo, bardzo specyficzny i bardzo pięknie związany z tym tematem drzew, z tym tematem harmonii, tej boskiej harmonii, ale również takiej równowagi, regeneracji i obfitości. Czyli jest to takie spotkanie, w którym przekażę Wam energię szmaragdową. Tutaj warto zapoznać się z działaniem kamienia szlachetnego, szmaragdu. Czyli jest to energia właśnie takiej równowagi i harmonii wewnętrznej, ale również równowagi i harmonii w związku, w rodzinie, w pracy, w najbliższym otoczeniu. Energia takiego uzdrowienia, odnowienia, dlatego nów księżyca, nowy początek jak gdyby. Czyli patrzymy na to, co było w tych poprzednich miesiącach i gdy chcemy coś zmienić, to właśnie nów księżyca jest do tego odpowiedni, aby coś wzmocnić, aby coś odnowić, aby coś zregenerować, aby przyjąć jakieś nowe energie. Następnie zajmujemy się w tym rytuale czakrą serca. Czyli jest to również energia, którą Wam przekażę, energia miłości, energia Wenus, energia piękna, energia wzrostu, regeneracji, akceptacji siebie, zadowolenia. I tutaj również na moim blogu, a także w moich dwóch sklepikach mariabucardi.pl oraz magicznyświat.com macie dokładnie to wszystko opisane, w jakiej sytuacji to spotkanie może być idealne, ale ogólnie mówiąc jest ono dla wszystkich osób, które potrzebują takiego wewnętrznej równowagi, wewnętrznego spokoju, wewnętrznej energii takiej do działania, ale takiego mądrego działania, czyli co po nagle to po diable, czyli takiej energii, by działać, ale mądrze, z tą boską energią, aby iść drogą serca, o tym jeszcze chciałabym Wam coś powiedzieć za chwileczkę, ale także, aby naprawić coś w Twoim ciele, w Twojej rodzinie, w Twojej pracy, w Twoim najbliższym otoczeniu. I jest to bardzo, bardzo wyjątkowy moment, ponieważ jak wiecie, każde spotkanie ma inną energię. Był diamentowy nów księżyca, był rubinowy nów księżyca, był szafirowy nów księżyca. I jak widzicie, tylko raz w roku jest jakaś energia i teraz tylko raz w roku, 26 kwietnia, spotykamy się i będzie energia szmaragdowa, którą przekażę Wam według listy Waszych potrzeb, czyli co chcecie w Waszym życiu uzyskać i co chcecie w Waszym życiu usunąć, plus ta energia. Co jest jeszcze ważne? Dokładnie chciałabym, abyście teraz ten czas wolny, który macie przed sobą, abyście zastanowili się nie tylko nad tym, abyście połączyli się z naturą, połączyli się z drzewami, abyście zastanowili się, jakie macie pytania do mnie w związku z tematem właśnie tych drzew, kamieni szlachetnych, energii, równowagi. Ale również zostało mi przekazane takie przesłanie, bardzo, bardzo wyjątkowe, i chciałabym, abyście ten czas wykorzystali, aby się nad tym zastanowić. To tak pięknie, to jest takie niesamowite przejście. Właśnie teraz energia pełni, księżyc teraz maleje i przechodzimy do nowiu księżyca, by zacząć coś nowego. I ten czas, gdy przechodzimy do tego naszego spotkania nowiu księżyca, gdzie oczywiście musicie sobie miejsce zarezerwować, bo tych miejsc jest malutko, to właśnie zajmujemy się czakramem serca, czyli tą energią naszego serca. I dokładnie takie przesłanie dzisiaj uzyskałam dla Was, abyście w tych najbliższych dniach zastanowili się nad tym, co Wasze serce chce Wam powiedzieć. Czyli zwróćcie uwagę na to, że w ciągu dnia cały czas pracuje nasza głowa, nasze myśli. My cały czas działamy na zasadzie, co myślimy, porównujemy i tak dalej, analizujemy. I czasami tylko we śnie, albo w czasie takiej medytacji, w czasie takiego połączenia się z naszym sercem, uzyskujemy to, co naprawdę jest ważne. Ja Wam o tym mówiłam, ta droga serca. Chciałabym, abyście przez ten czas świąteczny, gdzie jest mnóstwo energii negatywnej, ponieważ zwróćcie na to uwagę, że są drogi krzyżowe, gdzie cały czas przypomina się to cierpienie Chrystusa, gdzie zamiast zająć się tym, co piękne i co pozytywne,
cały czas przeżywa się jak gdyby tą negatywną energię, jak gdyby chciało się ją odnowić ku służbie demonicznej, ku służbie sił mroku, abyście w tym czasie postarali się odciąć od tego wszystkiego, odciąć się od tych negatywnych rytuałów, od negatywnych przekazów, od tego całego negatywizmu, który jest dookoła nas, i abyście skupili się na naturze, na lesie, na drzewach, a także stworzyli w waszym własnym mieszkaniu takie piękne, pozytywne miejsce mocy. Abyście wypełnili mieszkanie na przykład kwiatami, na przykład gałązkami, abyście zrobili taką dekorację, piękną, wiosenną dekorację, abyście również w waszych domach poczuli się dobrze. I tutaj pamiętacie, na jednym rytuale dla Matki Ziemi było takie przesłanie, aby przejść się gdzieś do supermarketu, czyli dla mnie supermarkety, w których sprzedaje się roślinki, to jest coś takiego samego jak masowa hodowla zwierząt. Te biedne istotki stoją tam, w tych supermarketach, tysiące ludzi koło nich przechodzi, tysiące ludzi je szarpie, tysiące ludzi je ogląda. Bardzo często są źle pielęgnowane, suche i tak dalej. Abyście przeszli się z taką misją, aby tak jak idziemy do schroniska dla zwierząt i zabieramy ze schroniska zwierzątko, i dajemy mu nowy dom, abyście przeszli się po tych wszystkich supermarketach czy po tych wszystkich sklepikach z taką właśnie misją, aby znaleźć istotkę, którą pokochacie. I niech będzie to tym razem istotka, niech będzie to jakaś roślinka, na przykład w doniczce. Znajdź taką roślinkę, którą pokochacie, której dacie nowy dom, i zabierzcie ją do siebie do domu i postarajcie się przez ten cały czas po prostu cieszyć się tym, że daliście jej nowy dom, że jest z wami, że jest już szczęśliwa. Komunikujcie się z nią, rozmawiajcie z nią. Jeżeli macie ochotę, napiszcie o tym do mnie, napiszcie o waszych odczuciach, wyślijcie mi zdjęcie, jaką roślinkę żeście wybrali, tak aby zmotywować jeszcze do tego inne osoby. I podpiszcie oczywiście, jak zawsze, pseudonimem czy tylko imieniem, żebym mogła na przykład wstawić to na blogu, żebym mogła pokazać innym ludziom, co wyście już zrobili pozytywnego, i ich tak pozytywnie zainfekować. I zastanówcie się, jaka to jest roślinka. Poczytajcie o niej, gdzie ona normalnie rośnie, czy w jakimś lesie tropikalnym, a może gdzieś na pustyni, może jest to kaktus. Wybierzcie taką roślinkę, która was najbardziej przywoła, i dajcie jej nowy dom. I połączcie się z nią, żeby ona była taką namiastką waszego lasu, waszej mocy, magią, dew, roślin u was, w waszym domu, w waszym mieszkaniu. I wówczas poczujecie tą niesamowitą moc, jakie to jest piękne połączyć się z czymś takim. Bardzo często, bardzo wiele osób pisze do mnie: Pani Mario, bo Pani ma taką wielką oazę, my też chcemy mieć jakiś teren, my też chcemy mieć działkę, a nie mamy pieniążków na przykład, żeby coś wydzierżawić. Nie wiemy gdzie, nie wiemy jak to połączyć. Wy macie wasze mieszkania i w waszych mieszkaniach również może być taka oaza natury. Jak na przykład u mojej mamy. Moja mama ma dom w Bielsku i ten dom, tam po prostu do niektórych pokojów w ogóle nie da się wejść, bo to jest dżungla. To jest taka niesamowita dżungla. I ja miałam kiedyś taką przyjaciółkę na studiach, opowiadałam wam o tym. Ona miała tylko jeden pokoik i ten pokoik był pełen, pełen roślin. I ja wtedy pierwszy raz, gdy do niej przyjechałam, to nie wiedziałam, gdzie mam usiąść w tym pokoiku, bo on był naprawdę taki malutki, nie wiem, 2 metry na 2. I wszędzie wisiały rośliny. Na każdej ścianie, na suficie, na szafie, na łóżku, wszędzie były rośliny. I to było takie niesamowite przeżycie. I taki właśnie raj możecie stworzyć w waszych mieszkaniach. I niech ten czas, gdzie wszędzie dookoła jest tyle negatywnych energii, gdzie robi się drogi krzyżowe, gdzie przypomina się o tych wszystkich piekielnych rzeczach, gdzie tak wiele mówi się teraz o wojnach, o III wojnie światowej, o tym, o tamtym, aby postawić taki punkt światła w waszych mieszkaniach. Wasza własna oaza w waszym mieszkaniu. I niech takim początkiem będzie jedna jedyna roślinka, którą uratujecie z takiego supermarketu, z takiego bezdusznego supermarketu, i znajdzie u was dom i spokój. I bardzo będzie mi miło, jeżeli wyślecie mi
zdjęcia Waszych roślinek, jeżeli wyślecie mi pytania do tematu opisanego na blogu, czyli gigantyczne drzewa, kamienie szlachetne, a także gdy połączycie się z naturą, połączycie się z drzewami, połączycie się z Waszym sercem, bo zwróćcie na coś uwagę, gdy połączycie się z drzewem, jak czuje się Wasze serce, jak ono się otwiera, jak ta miłość w tym sercu płynie, jak ona łączy się, jak to serce, Wasze serce łączy się z drzewem i z drzewem z ziemią, a z koroną drzewa, poprzez koronę drzewa z wszechświatem. Zwróćcie uwagę, jakie niesamowite wrażenie jest, gdy przytulamy się do drzewa i tak świadomie otwieramy nasze serce, łącząc się z drzewem, z ziemią i z niebem. I mam nadzieję, że Was zmotywowałam na kolejne dni, abyście zastanowili się, czy macie pytania do mnie, do tego tematu, abyście uratowali jakąś biedną roślinkę gdzieś z jakiegoś supermarketu i abyście odcięli się od tego wszystkiego, tego całego negatywizmu, który jest wszędzie dookoła nas i powiedzieli: nie, ja nie biorę w tym udziału. Ja tworzę mój własny raj na ziemi i zaczynam od mojego pokoju, od pierwszej uratowanej roślinki. Dziękuję Wam za uwagę, czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze opinie, również tutaj pod filmem, Wy nie bójcie się komentować. Te opinie pojawiają się troszeczkę z malutkim opóźnieniem, ponieważ ja je muszę zaakceptować, aby usunąć te wszystkie negatywne, wiecie, od takich różnych fanatyków religijnych i tak dalej, ponieważ mój kanał jest miejscem pozytywnym, pozytywnych energii i tutaj wszystkie negatywne opinie nie mają miejsca. Dlatego macie pytania, piszcie i czekam na Wasze pytania do kolejnego filmu. Dziękuję za Waszą uwagę i do naszych kolejnych spotkań. Wasza Maria Bukardi.